Nazywam się Joanna Bolimowska. Jestem mieszkanką Łowicza od bardzo, bardzo wielu lat, aczkolwiek nie tu się urodziłam. Ale e, tak się tutaj zakorzeniłam, że poznałam gwarę rodzinną księżaków. I teraz Państwu opowiem w tym języku. Jaką przygodę mieli moja stryjno? A to stryjno poszli do kościoła nam se ze swojego niebostyka. Ale wiecie, że to była jesień, wceśno się mrocęło, a jak się wrócali, musieli iść kolec z nawet było widnawo, bo miesiąc był w zeset i tak leciutko mgła była. Ale i tak się wzdrygali. Ale mu z to drogi nie było. No i idą. Patrzą, a tu w bramie na cmentarz stoi chłop. I... To taki nawet, nawet. I no, wyglądał za jakiś taki biedny, markotny, ale galancie łodziany. Wiedział się wujnie na zolotnika. No, to go pozdrowieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, no to on odpowiedział na wiek wieków Amen. E, to się wójną łobstrochali i powiadają tak. Ło mój boże, jak dobrze zym włos nasła. Pójdziemy razem, a tak zym się bojała, iż kole tego za zjazd. A on się tak z góry na wujną popatrzył i boj – O, wcale i nie dziwota. Ja o zim się boję koles kole chodzić. Jak zim zeł. To wujnom taki strach zdjął, jak kruseli w tertoka, to nie wiedzieć, kiedy naleźli się w swojej chałupie. Mało drzwi z futryną nie wywaleli. A z przejęciem to nawet słowa nie mogli powiedzieć. I od tych pór, jak się zdarzyło, że trzeba było o zmroku, mroku kole z Smyntorza iść, to nieśli i nałostowali się na nocnik u wojny, co mieli chałupę kole kościoła. O, tak to było.